6. SonoFem Mini Extreme 4 można sterować za pomocą oryginalnej aplikacji EweLink. Można nim również sterować za pomocą własnego systemu do automatyki, np. Domoticz, Home Assistant, OpenHAB czy czegoś innego. Aby to było możliwe, konieczne jest integrowanie go z własnym systemem do automatyki. Można to zrobić próbując wykonać taką integrację z Sonofem pracującym na oryginalnym oprogramowaniu, jak również można. Zmienić jego oprogramowanie i całkowicie uniezależnić się od infrastruktury sterującej tym urządzeniem, czyli korzystania z chmury producenta, która jest zlokalizowana w jakiejś serwerowni gdzieś na świecie i raczej i na pewno nie w Polsce. W tym odcinku chciałbym pokazać, jak wgrać własne oprogramowanie i zintegrować tego Sonofa z open-sourceowymi systemami do automatyki. O Sonowie opowiadałem w odcinku z linkiem u góry, a dzisiaj skupię się wyłącznie na wgraniu własnego firmware i uruchomieniu go z systemem do automatyki. Pod tym wideo znajdują się wszystkie linki do komponentów oprogramowania, które wykorzystam w tym wideo. Jest również link do artykułu, gdzie mam nadzieję prosto opisałem całą procedurę wgrania własnego firmware do tego urządzenia. Przed wganiem oprogramowania chciałbym uprzedzić, że raczej stracisz gwarancję na ten moduł, więc weź to pod uwagę zanim zdecydujesz się integrować w sprzęt i oryginalne oprogramowanie. No to jedziemy. Aby wgrać własne oprogramowanie muszę dostać się do wnętrza urządzenia i skorzystać z uprzejmości ekipy od Sonofa, która wyciągnęła na płytce drukowanej styki do interfejsu UART, które posłużą mi do wgrania alternatywnego oprogramowania. W tej części płytki drukowanej mam cztery pady, ale tylko trzy oznaczone TX, RX oraz GND będą mnie interesować. Dodatkowo wykorzystam pada oznaczonego U2 znajdującego się tutaj, w miejsce którego podłączę 3,3V, czyli zasilanie, które dostarczy konwerter USB UART, o którym zaraz powiem. Do wgrania firmware potrzebuję cztery przewody. Jak widać, moje przewody nie są wysoce profesjonalne. To na co chcę zwrócić uwagę, to aby końcówki przewodów były już pobielone stopem lutowniczym, po to aby łatwiej dało się je blutować. Pod ręką mam topnik oraz czyścik do grotów, które mogą mi się przydać. Sono Mini Extreme jest rozmiarowo bardzo kompaktowy i przylutowanie do niego przewodów, szczególnie tych w bocznej jego części, może być trudne bez dodatkowej stabilizacji modułu. Ja wydrukowałem sobie uchwyt, aby wesprzeć się podczas pracy. Link do modelu do wydrukowania jest pod wideo. Jeśli nie masz dostępu do drukarki, to możesz wziąć przykładowo kawałek plastyliny, odpowiednio ją uformować i ustabilizować w niej sonofa. Posmaruję teraz stopnikiem każdy z padów i każdy z nich delikatnie pocynuję. Przylutowanie przywodów nie jest super skomplikowane, natomiast ze względu na rozmiar urządzenia i bliskość każdego spadów wymaga to pewnej uwagi i ostrożności. Przewody nie muszą być przylutowane bardzo solidnie, wystarczy aby trzymały się na takim cudzysłowiowym włosku. Jak widać moje dzieło jest dość szkaratne, ale mam nadzieję, że przetrwa czas ładowania firmware. Do wgrania firmware użyję konwertera USB do UART. To takie urządzenie jak to tutaj, które z jednej strony posiada złącze USB, a z drugiej kilka pinów, które połączą z przewodami Sonofa Mini. Połączenie konwertera należy zrobić następująco. Pin z konwertera oznaczony RX należy połączyć z przewodem idącym do pada TX w Sonofie. Pin z konwertera oznaczony TX należy połączyć z RX w Sonofie. GND konwertera łączę z GND Sonofa oraz 3,3V z konwertera łączę z padem oznaczonym U2. Uwaga, łączymy 3,3 V, nie 5 V z konwertera, bo jest szansa, że usmażymy mikrokontroler Sonofa, jeśli będzie to 5 V. Oprogramowanie, jakie wgram do Sonofa, to Afe firmware, a do wgrania firmware wykorzystam ESP Flash Download Tool. Uruchomię teraz ESP Flash Download Tool. Tutaj wybiorę ESP32 i przejdę dalej. Afe firmware mam już pobrane i folder z nim jest u mnie na pulpicie. Afe dostępna jest dedykowaną wersją dla Sonofa Mini Extreme, która jest już skonfigurowana pod ten moduł. W folderze Afe Firmware znajduje się folder o nazwie SP32, w którym jest plik Readme z kilkoma wskazówkami, jak wgrać firmware. Aby wgrać Afe Firmware do Sonofa Mini R4, trzeba wgrać 4 wymienione tutaj pliki i trzeba je wgrać pod odpowiednie adresy. Przykupiłem teraz każdy z tych adresów do SP Flash Download Tula, a następnie wybiorę wskazane pliki w instrukcji. Ostatni plik. To właściwy plik firmware, który będę wgrywał do Sonofa. Afe Firmware jest dostępny w wersji angielskiej lub polskiej. Wybiorę wersję angielską, przygotowaną pod Home Assistant, która w zasadzie również nadaje się dla Domotic czy OpenHub. W folderze Sonof znajdę wersję przygotowaną dla Sonofa Mini Extreme R4. Zaznaczę teraz wszystkie te checkboxy, które informują Flash Download tula, które z tych plików mają zostać wgrane do urządzenia. A mają zostać wgrane wszystkie cztery. SPi Mode, SPI mode zgodnie z instrukcją zaznaczę na DOUT w tym miejscu. Prędkość transmisji zostawię na 115-200. Port.com wybiorę za chwilę. Ok, teraz muszę wprowadzić Sonofa w tryb wgrywania oprogramowania. W tym miejscu znajduje się przycisk, który przy odłączonym od komputera adapterze należy wcisnąć i trzymając go, włożyć adapter do portu USB komputera. No, coś mi nie wchodzi, nie chcę wejść. Przydaj się mieć adapter USB UART podłączony przez kabel przedłużający przewód USB, bo wkładanie bezpośrednio adaptera do portu USB w komputerze z tymi przewodami może być upierdliwe. Ok, w nie wkładałem go dobrą stronę, no taki standard. Mam urządzenie już w trybie flashowania. Wybieram port Com. W przypadku mojego komputera jest to port COM 7. Przed wgraniem firmware wyczyszczę pamięć flash, wciskając przycisk ERASE. Okay, procedura czyszczenia pamięci flash jest zakończona. zakończona. Informuje o tym ten niebieski przycisk. Teraz rozpoczę, rozpocznę proces ładowania firmware do sonofa, wciskając przycisk Start. Oprogramowanie jest właśnie ładowane. Informuje o tym ten zielony pasek postępu. Ładowanie firmware trwa jakieś 40 do 50 sekund. Ok, mam firmware załadowany. Tutaj napisane jest, że ładowanie zostało zakończone. Odłączę na chwilę adapter od komputera i po sekundzie ponownie go włożę. Ponieważ wgrałem AFE firmware dedykowany dla Sonofa Mini, to mam go już skonfigurowanego od strony sprzętu, i między innymi ta dioda LED jest już sterowana przez AFE firmware. Podczas pierwszego uruchomienia Sonofa z nowym oprogramowaniem, formatowana jest jego pamięć, tworzona jest baza danych, która przechowuje wszystkie parametry konfiguracyjne. Gdy proces zakończy się, to ta niebieska dioda LED zacznie migać, jak to teraz widać. Oznacza to, że moduł jest gotowy do konfiguracji integracji z systemem do automatyki. No to teraz zintegruję tego Sonofa Mini z Home Assistantem, ale zanim będzie to możliwe, konieczne jest skonfigurowanie połączenia modułu z siecią WiFi. W ramach dostępnych sieci Wi-Fi wyszukuję sieć Wi-Fi o nazwie AFE Device. Łączę się z nią. A następnie w przeglądarce internetowej wprowadzam adres 192.168.5.1 i za chwilę powinna ukazać się strona konfiguracyjna AFE Firmware. Wprowadzę teraz nazwę sieci, hasło i to w zasadzie wszystko, co potrzebuję. Zapisuję konfigurację. Po zapisaniu konfiguracji, urządzenie startuje ponownie i łączy się z lokalną siecią Wi-Fi. Ja może teraz rozłączę sonofa, pozbędę się tych przewodów i złożę go do pierwotnego stanu, zrobię jeszcze test jakości, czy po odlutowaniu przewodów wszystko jest OK, a dokładnie, czy przez przypadek, odlutowując przewody, nie połączyłem ze sobą jakiejś ścieżki na płytce drukowanej. Wszystko wygląda raczej OK, złożę sprzęt i dokończę konfigurację AFE firmware. Wejdę do panelu konfiguracyjnego AFE, ale tym razem wprowadzając do przeglądarki adres IP, który został przydzielony Sonoffowi przez router Wi-Fi. Mam tutaj panel konfiguracyjny AFE. Jak widać, wgrane jest AFE firmware w wersji T0 dla urządzenia Sonoff Mini Extreme R4. Jak już wspomniałem, będę integrował urządzenie z Home Assistant i w związku z tym w menu Device włączę API dla Home Assistant. Wprowadzę również nazwę urządzenia, która pojawi się w Home Assistant jako nazwa mojego modułu. Zapiszę. Teraz skonfiguruję dostęp do brokera MQTT, wprowadzając adres do brokera, użytkownika oraz hasło. Nie jest to konieczne, ale wprowadzam jeszcze temat LWT, który Home Assistant wykorzysta do informowania mnie, czy urządzenie jest podłączone, czy też nie. Zapiszę. W konfiguracji Home Assistant Integration zostawię wszystkie tutaj wartości ustawione, jak są ustawione domyślnie. Sugeruję je tak właśnie zostawić, jeżeli używa się Home Assistanta. Teraz jeszcze skonfiguruję przekaźnik. I to już jest ostatnia, ostatni komponent, ostatni element, jaki będę konfigurował. Wprowadzam jakiś temat sterujący przekaźnikiem. Niech będzie to Sonoff Mini Relay. Oraz wprowadzę nazwę przekaźnika, np. Na Light Switch. Z tą nazwą Afe Firmware utworzy przełącznik w Home Assistant. Zapiszę. Ok, w zasadzie to już wszystko, co jest potrzebne, aby zintegrować Afe Firmware z Home Assistant. Uruchomię jeszcze z boku Home Assistant. Mam tutaj, mam tutaj trochę bałagan, więc wybaczcie, to moja testowa maszyna. Wejdę w listę urządzeń. Jak widać bądź nie widać, nie mam tutaj jeszcze urządzenia Sonoff Mini R4, powrócę do panelu konfiguracyjnego AFE i zakończę tam konfigurację wciskając ten tutaj link Finish Configuration. Teraz AFE uruchamia się, a podczas uruchamiania AFE Firmware powinno wysłać konfigurację sonofa do Home Assistant. Wrócę do Home Assistant. No i tutaj widać, że zostało dodane nowe urządzenie o nazwie Sonoff Mini R4. Dokładnie o takiej samej nazwie, jaką wprowadziłem w AFE Firmware, jak widać to zresztą tutaj, device Sonoff Mini R4. Wrócę do Home Assistant. Tutaj mam jakieś podstawowe informacje, jak nazwa urządzenia, wersja firmware i tym podobne. Może popstrykam sonofem, Home Assistant i zobaczymy, czy działa poprawnie. Wszystko jak najbardziej, OK. Mam nadzieję, że również ręczne uruchomienie sonofa działa poprawnie. Tak działa, OK. To tyle, co chciałem wam dzisiaj pokazać, jak widać zmiana oprogramowania. W Sonofie Mini Extreme R4 jest możliwa. Jak tylko urządzenie pojawi się w sprzedaży i jest dla Was konieczne, aby była możliwość korzystania z niego z własnym oprogramowaniem, to możecie śmiało je zakupić, bo jak widać, świetnie nadaje się do aktualizacji. Dzięki za poświęcony czas. Jeśli czegoś dowiedziałeś, dowiedziałaś się, to na duś, jak to mówią moi znajomi z Poznania, łapkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli wideo nie wyczerpało twojej ciekawości. W tym zakresie to pod wideo jest kilka dodatkowych linków, gdzie opowiadam bardziej szczegółowo, jak wgrać oprogramowanie do tego typu urządzeń. Do zobaczenia.